Przede wszystkim zabawa, ale jednak z nutką rywalizacji. Na boisku sportowym LKS Jelesienka z okazji Dnia Dziecka trwa sportowy turniej piłkarski Tiki-Taka. Tym razem sportowy Dzień Dziecka na obiekcie LKS Jelesienki, czyli turniej sportowy Tiki-Taka. Tak, dzisiaj mamy turniej kolejny już o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia. Dzisiejszy turniej jest w ramach pikniku i Dnia Dziecka organizowanego przez Urząd Gminy Jeleśnia. Skąd są drużyny, skąd są zawodnicy? Drużyny generalnie to jest powiat żywiecki, powiat bielski, czyli cała gmina Jeleśnia, Jeleśnia, Przyborów, Pewel, Koszarawa, Żywiec oczywiście, Godziszka, także cały powiat żywiecki, bielski. Sądząc po tym, co dzieje się wokół nas, dzieci mają przede wszystkim mnóstwo zabawy. Oczywiście, dzisiaj najważniejszą rzeczą to jest uśmiech i dobra zabawa. Nikola trenuje w Akademii Tiki-Taka. Opowiedz nam, jak wygląda twój trening? No wygląda tak, że pierwsze są na przykład berki, potem są ćwiczenia z piłką, a potem na końcu są mecze, jak zasłużymy. I często zasługujecie na te mecze? No często. A co takiego w ogóle podoba ci się w piłce nożnej? Bo coraz więcej chyba dziewczynek gra. No nie wiem. Nie wiem, co mi się tak podoba, że ja chcę grać w piłkę. Nie wiesz, co ci się podoba, ale no, ale mi się bardzo podoba właśnie. Dlaczego lubisz grać w piłkę nożną? Bo można robić różne sztuczki, trenuje się i można być bardzo szybkim. A jakie sztuczki ty potrafisz? Na przykład tęcze. A co to jest tęcza? Takie coś, że tu masz piłkę pomiędzy nogami, no i przetrzasz nad głową. Dlaczego lubisz grać w piłkę nożną? Tak samo, bo są różne triki, dużo wysiłku, można dużo biegać. Coraz więcej dziewczynek gra w piłkę nożną. Dlaczego? Bo może lubią grać w piłkę nożną i się uczą, żeby wygrać kiedy mecz. Ale ty też grasz. Też. Dlaczego? Bo ja lubię strasznie piłkę nożną i temu się zapisałam. Ale to taki typowo męski sport. Nie, dziewczyński też jest. Dziewczyński, a ty dlaczego grasz w piłkę nożną? No bo ja zaczęłam grać w piłkę nożną, bo mój brat grał pierwsze, no i mi się to zaczęło podobać, no i ogólnie lubię grać w piłkę nożną. Filip, grasz na bramce? Tak, gram na bramce. Co ci się podoba w piłce nożnej? W piłce nożnej, jak się atakuje, to mi się podoba takie coś, że można komuś pod nogami kopnąć piłkę, a w bronieniu, że jak ktoś się zbliża, to nagle wybiegać i wykopujesz wrogowi piłkę na drugą połowę wojska. Ale to jest chyba bardzo odpowiedzialna pozycja na boisku, bramkarz. Tak. Kiedy ktoś jest tutaj przed bramką, to jak dostanie, to od razu bez... tak kopiesz. Podkreślmy, że to jest już kolejna impreza organizowana przez Akademię Małego Piłkarza Tiki-Taka. Dokładnie, to jest kolejna impreza. Współpracujemy z Urzędem Gminy Jeleśnia, także co jakiś czas, 2-3 miesiące, robimy takie turnieje, pikniki. Ewa Jeremicz, Beskid Life.